wygrywa Jarosław Stulczyński 6-1. Na wielkie! Żegnamy Trzebiaka. A Jarosław Stulczyński przechodzi do następnej tury. Brawami żegnamy Michała Grzebieckiego. A też nagradzamy Jarosława Stulczyńskiego. Brawa wielkie! Nie słyszę tych braw! Stworzyły nam się następne pary turniejowe. Bo za chwilę na plac turniejowy jedzie Andrzej Mroziński, który będzie walczył z Mateuszem Machnikiem. Po czym przygotowywać będzie się do walki Aleksander Jurkowski, który ruszy naprzeciw Pawła Kramarza. A następnie Adam Filen stoczy bój z Jarosławem Stroczyńskim. Zatem na plac turniejowy wzywam Andrzeja Mrozińskiego i Mateusza Machnika. Już ci teraz bez heroldu, bo przecież każdy z was już tych rycerzy zna. Po mojej lewej stronie i Mateusz Machnik, Andrzej Mroziński, herbujenita. To ten rycerz, którego koń przyozdobiony jest czerwono-czarnym kropierzem. Kopie po kolonę! Mocne uderzenie tym razem. Ledwo ci wstrzymał to uderzenie. Najazd. Już teraz najazd za najazdem. I znowu! Dalej. Co na to bójczy? Bój, bo przecież jeden i drugi z ogrodzieńca jest. Andrzej Mroziński. To starcie wygrywa 9-4. 9-4 wygrywa Andrzej Mroziński, brawa dla niego. I żegnamy Mateusza Machnika, również wielkimi brawami. Nie słyszę tych braw, to już coraz lepszy rycerze, to ci wyłonieni spośród eliminacji, to kwiat rycerstwa. Aleksandra Jurkowskiego i Pawła Kramarza. Rycerz herbu Aptan, teraz jego konio ozdobiony tropierzem herbu Sulima. Natomiast Paweł Kramarz, on to w żółto-czerwonych barwach ci jeździ, to rycerz z miasta Węgrzyn. I oni pochylą kopię i za chwilę do walki ruszą. Oh yeah! Poszli. O! Chyba przegadałem tą walkę. Zobaczyłem, ale sędziowie myślę, że dokładnie liczą punkty. O, oni następne kruszenie pilić będą! Aleksander Jurkowski! Wygrywa to zmaganie. Jemu brawa, ale brawa też dla Pawła Kramarza, który jest jeszcze raz z placu pokonany. I na plac turniejowy wzywam. A serce moje płacze, bo wzywam Adama Firyna i Jarosława Stroczyńskiego. Wielka... Nie rozrywaj się, Stanisławie, nie. Oni jako jedni bracia walczyć będą przeciw sobie. Nie płaczcie, Jarosławie. Drodzy Państwo, to żałość oglądać tych rycerzy, bo jeden z nich będzie musiał ustąpić pola. Czyli kopie i poszli! Mimo to Adam utrzymał się w siodle. Proszę podejście do Adama. Proszę sprawdzić, poprawić się. Tam drzazga jest pod pachą. Proszę sobie ją wyciągnąć i sprawdzić, co się dzieje. Ale moi drodzy, to naprawdę najlepsi z najlepszych w zamku gnie. I ruszają dalej. Kopie pochylone i teraz mocne uderzenie. Ponownie, tym razem. Jeden i drugi ponownie utrzymał się w siodle. Mocne uderzenia zadawał, mocno odbierał.
Widzę, że u Jarosława wasze radosne, ale mimo to będę musiał ogłosić zwycięstwo Adama! Adamie, pokonałeś tego, który cię uczył przez cały czas, ale czas przychodzi na to, że czasami uczeń mistrza pokonuje. Brawa dla jednego i dla drugiego, wierzajcie mi, że była to walka godna finału! Brawa wielkie dla Jarosława, który opuści ten plac turniejowy, ale brawa wielkie dla Adama, którego dzisiaj jeszcze ujrzymy. Dziękujemy brawami! I Adamowi, i Jarkowi. A za chwilę, drodzy Państwo, finałowe, gdzie do której przystąpi Andrzej Mroziński, Aleksander Jurkowski i Adam Filen. Już ci za chwil kilka pozwólmy, żeby rycerze odpoczęli ze 2-3 minuty, a i sędziowie, co by nabrali pichów piersi, co by tabelkę szybko ułożyli, jak to z kim walczyć ma. Andrzej Mroziński przeciwko Aleksandrowi Jurkowskiemu. Do drugiej walki stanie Aleksander Jurkowski przeciwko Adamowi Filenowi. Do trzeciej natomiast Andrzej Mroziński przeciwko Adamowi Filenowi. I tak, jako pierwszą parę na plac turniejowy, bo każdy z każdym chce rzec, toczyć będzie bój, wzywam Andrzeja Mrozińskiego i Aleksandra Jurkowskiego. Przypomnę, że Andrzej Mroziński to rycerz herbu Bielika. Natomiast Aleksander Jurkowski to Abraham i nowo sumie. Jako widzicie pod trzy punkty.